Dzień dobry, Weronika Zając, goniec Freak Fight. Jesteśmy na Speed Games, a wraz ze mną potężny włodarz Wojtek Gola. Witaj. Cześć, witam. Lubisz to określenie, potężny włodarz? Nie przeszkadza mi, tak się już przyjęło od lat i właściwie już tak przywykłem. A powiedz mi, czy sądziłeś kiedykolwiek, że wasza federacja rozwinie się aż tak bardzo? Wierzyłem od początku w sukces, ale nie spodziewałem się, że będzie to tak duży sukces, że kiedykolwiek będziemy mogli sięgnąć po czołowe postaci z świata show biznesu. To jest dla mnie strasznie duże zaskoczenie i też takie spełnienie marzeń, prawda? Nie ukrywam, że federację traktuję jak swoje dziecko i cieszę się, że udało zajść się tak daleko. Bo Wojtku, w ostatnich dniach widziałam, że wciąż dużo się mówi o waszej edycji zagranicznej, o Fame UK. Jak ty w ogóle wspominasz tę galę i po prostu swój pojedynek? To był ciężki pojedynek, ponieważ wziąłem tą walkę na 2 tygodnie przed galą. Odbyłem kilka treningów przed, na wariata z gościem, który był wyższy, miał 196 cm i był cięższy o 15, nawet do 20 chyba kilo, więc to taki kamikadze. No i to była ciężka walka, wiem, że wiele z niej nie pamiętam, ale po walce położyłem się i mówię do kumpla Kidonio, bo on ma taką ksywkę, Kidonio, wieź mnie do szpitala, żebra połamane, pocięty piszczel, wiesz, na wariata, tam soccer kiki, to totalne było wykończenie. Ale teraz z perspektywy czasu jesteś z siebie dumny, że zgodziłeś się po prostu na udział w takim pojedynku? No jakby tak, tylko finalnie nikt tego nie pamięta i nikt tego nie docenia, a suma summarum w tej chwili liczy się wynik. I ludzie nie pamiętają, że to było z tym czy z tym, tylko po prostu przegrał tą walkę, prawda? Jakby to, że on ćwiczył pół roku, się mega przygotowywał, a że ja tam zrobiłem kilka treningów, bo chyba 4, i wszedłem tam naprawdę na totalnego wariata, walczyłem tylko i wyłącznie charakterem i sercem, no to nikt o nie pamięta, więc teraz bym bardziej to przemyślał i bardziej bym budował rekord może. Myślę, że i tak twoi fani, czy też po prostu publika tamtejszej gali to mega i tak doceniła po prostu za wystąpienie. A powiedz mi, co nie kliknęło w tej edycji? Dlaczego nie doczekaliśmy się kolejnej, tej zagranicznej? Wiesz co, tam to jest bardzo skomplikowana sytuacja. My też nie do końca tam uczestniczyliśmy w tym. Trochę niekompetentny zespół, ale to już odległe czasy. My robimy swoje, skupiamy się na polskim rynku w tej chwili na maksa. Działamy, żeby rozwijać jak najlepiej Fame MMA. No i to jest jesteśmy sfokusowani na maksa, żeby tutaj dostarczyć jak najlepszy produkt dla naszych widzów. Powiedz mi, kiedy 16? 16 w listopadzie, na początku. Okay. A będziesz walczył na 16? Nie będę walczył. A kiedy będziesz walczył? Wiesz co, ciężko powiedzieć, naprawdę. Mam teraz tyle biznesów i tyle tematów i w ogóle Fame zajmuje tyle czasu, że ciężko mi się skupić na wyczynowych treningach. Bo na treningach takich, że pójdę na siłownię sobie parę razy w tygodniu, czy też na MMA, to tak, ale żeby wyczynowość przygotować do walki, nie wyobrażam sobie tego. Teraz do Warszawy się przyniosłem, może tutaj jakaś zajawka mnie złapie. No właśnie, jak ci się żyje w ogóle w Warszawie? Bo też słyszałam, właśnie pokazywałeś swój apartament, bardzo ładny. Dziękuję. Jak ci w ogóle tutaj żyje? Pierwszy dzień. Pierwszy dzień? O proszę. Ja dopiero wypakowałem pierwsze walizki i przyjechałem tutaj, więc nie wiem, ale ładny apartament na pewno. Okay, a co było powodem tej przeprowadzki? Czy może nie wiem, sprawy prywatne, czy biznesowe bardziej? Wiesz co, od roku już myślałem nad tym, żeby przeprowadzić się do Warszawy. Potrzebowałem zmiany, wiesz, czegoś w swoim życiu, takiego nowego oddechu. I to jest właśnie to. Myślę, że takie zmiany są dobre dla nas, motywujące działają. Mam nadzieję, że to będzie kolejny krok do przodu. A propos nowych rzeczy w twoim życiu, widziałam, że portale plotkarskie rozpisują się, że skradłeś serce pewnej pięknej polskiej aktorki. Czy to prawda? Bo widziałam też zdjęcie z kwiatami. Tak. Wiesz co? Tak nie lubię rozmawiać o życiu prywatnym, więc wolę to zachować dla siebie. Oczywiście. A jak czytasz takie artykuły, to myślisz sobie, co za głupoty, czy jednak na przykład, nie wiem, olewasz jakieś rzeczy, które piszą ludzie na twój temat? Ja tak za bardzo nie śledzę mediów, wiem, że tego było bardzo dużo. Obudziłem się i tam pełno SMS-ów i telefonów z różnych mediów, ale tak jak mówię, raczej nie komentuję swojego życia prywatnego, zawsze gdzieś tam wiesz, to co pokazuję, to pokazuję, a to co jest prywatne, nie zostanie prywatne. Chociaż to jest bardzo trudne w naszym życiu, prawda, bo gdzieś tam, te duże też były takie, że w sumie rzuciłem. No wołałeś burzę, słuchaj. Wołałem burzę, troszkę nie spodziewałem się aż takiego jakby poruszenia. Wojtku, na koniec, czego ci życzyć? Spełnienia. Wydaje mi się, że jesteś spełniony, czy nie? Czy jeszcze nie? Nigdy nie jest spełniony. No
zawsze, zawsze dążę do przodu, chcę zdobywać nowe cele, nowe osiągnięcia, ale mam nadzieję, że kiedyś będę spełniony i szczęśliwy, tak na maksa. No dobrze, zatem życzymy Ci samych sukcesów, dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości na naszym kanale. Dziękuję bardzo.